Konin to ciekawe miasteczko. Wczoraj byłem w ratuszu na posiedzeniu Komisji do Spraw Drogownictwa, jakichś innych tam komisji. Chciałem zaprotestować odnośnie pisma, które przysłał prezydent miasta Konin. I cóż się okazuje, proszę państwa? Jedynie w tym miasteczku nagle dowiaduje się, że ulica Przemysłowa została dopuszczona do jazdy. Nie wiadomo, czy zgodnie z prawem. Studzienki, które są w ulicy Przemysłowej, otóż, nie mają odbioru. W UPWiK te studzienki zostały postawione sobie od tak, dlatego się teraz zapadają, niezgodnie z planem. Czy to prawda? A proszę przesłuchać posiedzenie Rady Miasta i wtedy stwierdzimy. Tam jeden z radnych oczywiście mówi o tym, ale cała reszta radnych, dokładnie trzy osoby, starają się lekceważyć. No, przede wszystkim, jeśli miałbym o tym mówić dokładnie, to pan Wojdyński, zerknijmy teraz tutaj na radnych, którzy są na liście. Pan, oczywiście pan Strzech i pan Zawilski, którzy zlekceważyli temat. Nie słyszeli tego, co mówił radny Jarosław Sidor, a mówił jasno, że WPWiK nie odebrał tego, że te studzienki nie mają wykonania takiego, które jest w planie. I teraz co się okazuje? Pan prezydent chciał nas zbyć pismem, w którym napisał, że zapadające się studzienki zostaną naprawione, oczywiście, w ten sposób, że dekle zostaną podwyższone gumą uszczelniającą. Jak można podwyższać konstrukcję gumą uszczelniającą, konstrukcję, która się zapadła? Dlaczego się zapadła? Proszę spytać radnego Sidora. Proszę też spytać WPWiK, dlaczego tego nie odebrał i dlaczego tutaj w tym piśmie ta firma jest ujęta, jakoby była w komisji. Z jakiej okazji była w komisji, jeśli niestety, ale nie odebrali tego, nie podpisali odbioru. Dlaczego jeździmy tą ulicą, to podpisał odbiór i na czym polega ten cyrk? Proszę państwa, jeśli to jest prawdą, to wszystkie wypadki, które wydarzą się na ulicy Przemysłowej, odszkodowanie nie zostaną wypłacone. Postaram się zgłosić właśnie do wszystkich ubezpieczalni, że taki stan na dzień dzisiejszy jest, z tego co usłyszałem na posiedzeniu Komisji do Spraw Drogownictwa. Konin to jeden wielki cyrk, panowie i panie. W waszym mieście, jeżdżąc tą ulicą, narażacie się na niebezpieczeństwo. Te studzienki zapadają się, domy powoli pękają, ponieważ dochodzi do wstrząsów, a radni lekceważą temat. Chcą prawdopodobnie dociągnąć do tego, żeby minął termin gwarancji, żeby firma Skanska nie musiała nic kompletnie. A ja mam prośbę. Proszę sprawdzić, czy radny Sidor mówił prawdę, bo jeśli tak, to chyba kwestia prokuratury. Dziękuję bardzo i szkoda mojego czasu na takie rady, takie komisje. Dziecko z pierwszej klasy, budowlanki z technikum lepiej zorganizowałoby takie komisje, a przede wszystkim rozmawialiby z mieszkańcami, spytaliby się, co się dzieje z domami, kiedy przejeżdża tir przez te studzienki. Panowie radni, no cóż, nie macie mojego głosu, a też i mam nadzieję, że w ciągu tych 4 lat będę mógł przedstawić waszą, moim zdaniem, mierną pracę i lekceważenie mieszkańców. Do usłyszenia. Dzień dobry, moje nazwisko Tomasz Godlewski, jestem mieszkańcem Niesusza. Jeszcze bliżej. Moje nazwisko Tomasz Godlewski, jestem mieszkańcem Niesusza i właśnie w imieniu mieszkańców chciałbym zabrać głos. Otrzymaliśmy od pana prezydenta pismo, że niby to wszystko będzie naprawione. Tylko problem polega na tym, ja nie wiem, jak komisja obradowała, kiedy była, ponieważ nie zostaliśmy zaproszeni, ale jako mieszkańcy, jako osoby, które cały czas mają do czynienia z tymi studzienkami, te studzienki, proszę państwa, się zapadły. Tutaj nie chodzi o pokrywy, które podwyższymy, ponieważ one, zobaczcie, mogą 15 cm i znajdziemy taką uszczelkę, żeby podwyższyć tą pokrywę i na jakiś czas będzie dobrze. Chodzi o to, że zapadły się cała konstrukcja studzienki. Mało tego, proszę państwa, studzienki nie są odebrane przez WPWiK Koniński. Nie wiem dlaczego, z jakiej okazji tutaj w tym piśmie to przedsiębiorstwo zostało ujęte i kiedy, na jakiej zasadzie w ogóle uczestniczyło w komisji, czy brało udział, jeśli chodzi o kwestie stwierdzenia, jaki jest stan faktyczny. Proszę państwa, zapadły się studzienki, a nie same klapy.
Jeśli komisja, która była w Niesuszu, robiła jakiekolwiek zdjęcia, to powinna wiedzieć i widzieć, w co wątpię, że robiła zdjęcia, powinna widzieć, że te studzienki się po prostu zapadły poniżej stanu jezdni. Mało tego, to doprowadza do tego, że następuje degradacja jezdni, która w momencie, kiedy inwestycja chyba w 2009-2010 roku była czyniona, tam ta jezdnia jest dodatkowo jeszcze wzmacniana i cały czas pęka. Za jakieś 2-3 lata ta jezdnia będzie cała do naprawy. Studzienki niestety są zapadnięte i nie są zapadnięte klapy i uszczelka tutaj niczego nie poprawi. Nie godzimy się z tym stanem, z tą odpowiedzią pana prezydenta, jakiej komisji, która niby tam była, niby robiła zdjęcia i stwierdziła, co stwierdziła. I jeśli takie komisje mają przychodzić i stwierdzać taki fakt, to dziękujemy bardzo, ale nie będziemy uczestniczyć w takiej zabawie, bo to jest zabawa od dłuższego czasu. Staraliśmy się poprzez radnego tutaj sprawę przedstawić. No, apel radnego jest cały czas lekceważony. Nie wiem, jak to pójdzie dalej. Jeśli trzeba będzie z czasem zablokować przemysłową, oczywiście w ramach prawa, to wszyscy mieszkańcy Niesusza, którzy tam mieszkają, mogą to uczynić, prawie wszyscy. I wtedy zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Chyba, co niektórzy radni pamiętają, jak to było w 2009 roku. Także nie zgadzamy się z tym, co z pismem, które otrzymaliśmy od pana prezydenta. Uważamy, że nie chodzi tutaj o uszczelki pod klapy, tylko chodzi po prostu o całą konstrukcję studzienek, które się zapadły. Podstawa szkoły technikum budowlanego, nie wiem, do pierwszej klasy proszę iść, wytłumaczą lepiej komisji, aniżeli to, co otrzymaliśmy w tym piśmie. Dziękujemy bardzo. Sprawa dotyczy drogi, drogowej. Wobec tego tutaj mamy kierownika Wydziału Drogownictwa, pana Pająka. Co w tej sprawie może pan powiedzieć? Aha, pan zastępca prezydenta chce zabrać głos, udzielam głos. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że to nie była niby komisja, tylko komisja składająca się z fachowców. Trudno mi pogodzić się z takimi stwierdzeniami, że ktoś na niby coś zrobił. Tak naprawdę zweryfikowaliśmy stan tych studzienek. Zwróciliśmy się do gwaranta o opinię, dlatego że być może skorzystamy z gwarancji. Będziemy wtedy ponosić koszty. Być może. Także tak jest, także ja nie wiem, jaka miałaby być odpowiedź pana prezydenta na państwa pismo, bo dla mnie ona jest wyczerpująca na ten moment. Po otrzymaniu opinii wyjaśnimy i zreperujemy. Na dzień dzisiejszy ja nie wiem, dlaczego pan uważa, że wymiana uszczelek nie wystarczy. Jeżeli nie wystarczy, tak faktycznie jest, to prowadzimy studzienki do takiego stanu, żeby zapewnić normalne funkcjonowanie. Ale czekamy cały czas na opinię gwaranta. Proszę pana, tam jest taki ruch, dzień i nocy taki. Doskonale wiem, jaki tam jest ruch, bo ja codziennie tam jeżdżę po kilka razy dziennie. I te studzienki, czy powinny być w jezdni, takiej ruchliwej, powinny być w chodniku moim zdaniem, ale nie wiem, inżynierowie jak to przedyskutowali, że zrobili w takim ruchliwej ulicy. Tam nie idzie żyć, normalnie nie idzie żyć. Myślę, że to wyjaśnienie powinno wystarczyć panu z uwagi na to, że sprawa jest w toku, nie jest zamknięta.